i zarzucamy zestaw niedaleko. Nowa wędka, jeszcze folia nie ściągnięta, dlatego że nie ma ryby. Dobrze, jedną mamy i zaraz przerzucę drugą, no i zobaczymy. Zobaczymy. W końcu trzeba coś złowić, by nie być na zero. A więc pierwsza prawdopodobnie ryba. Drodzy Państwo, zobaczymy tylko co. Jaka bycza. Czyli nieduża brzana, tylko zobaczymy jak zapięta. Zapięta za pysk, więc ryba zaliczona. Nie jestem zerowy. Rybka odpływa, a my przerzucamy zestaw. Tylko jest taki temat, że ja łowiłem w połowie, a teraz rzucam blisko 10 metr, nawet nie. I przy brzegu mam brania. Zaraz zobaczycie co i jak. Więc pierwszy raz jestem na tej miejscówce. Jeszcze nigdy nie łowiłem w tym miejscu, co łowię teraz. No i zobaczymy. Ale tak mówię, na 10 metrze, nie dalej. Nabijamy podajnik. I 10 metr góra. Zobaczcie. Ale trochę za daleko. No i tak w tym miejscu. Łowię. Ok, ryba zaliczona i zobaczymy co będzie dalej. Zrezygnowałem z dużych przynęt, tak aby coś złowić, nie być na zero. Więc teraz obydwie już na pinkę. No i zobaczymy, czy jakiś bonusik się trafi. Bardzo delikatnie. Ale blisko, blisko, tak mówię, 10 metr blisko. Nie tak rzucałem wcześniej daleko, tylko blisko. Obydwa zestawy. No i zobaczymy, zobaczymy. Nawet dzwonek nie ma siły dzwonić, tak delikatnie wygina. O, widzicie? Delikatnie. A się nie zapięła. Więc zmienimy robaczki, dołożymy. Były trzy, jest, są dwa. I zarzucamy i wędkujemy. Idziemy do Rafała. Coś fajnego? Leszcz chyba. O, po raz pierwszy leszczyk po raz pierwszy. O, kolego, to teraz jest leszczyk za 100 punktów. No, zobaczcie jaki ładny pan Lesio. I ryba wędruje. Taki 40 cm. No, po raz pierwszy dzisiaj. No, no panowie, no. Coś, co trzeba powiedzieć? Od 5 godzin, tak? Jesteśmy? 6? Zobaczcie. 6? Tak. I pierwszy leczyk. Taki, około 45 cm. Ładny, ładny, gratulacje. Wędkujemy dalej. Muszę podnieść wyżej trochę stojak. Więc podniosę go wyżej. Teraz słońce mi nie będzie przeszkadzać. Bo zaczęły się brania. I bardzo, no zobaczcie co mi weszło, ale tak jak mówię, przeszłem na pinkę. Nie, wyżej muszę postawić. Drugą też ściągam.
i blisko rzucać i zobaczymy. Druga to samo i postawimy wyżej stojak. Mówię blisko, więc zaczęły się brania. O, konia mam! Mniejszy od twojego. Zobaczcie. Więc rybkę. Odczepimy. Gdzie ja mam wypychacz? Mały. No ale jest, nie? I wędkujemy. Przerzucam zestaw. Ale widzicie, króciutko. Tam dalej zaczepy są. Drodzy Państwo, tam gdzie łowiłem większość dnia, są zaczepy, przynajmniej po środku, przed, gdzieś od połowy. Połowa dalej są zaczepy, bo parę razy ściągałem zestaw i prostowało mi hak, druciak. Dwa razy zerwałem przypon i łowię teraz bliziutko. 10 metr, nie dalej. I dlatego jakieś wskazania są, zaczęły się brania. Tak mówię, jestem pierwszy raz na tej miejscówce. To nie wiem dokładnie, czy jest to dobra miejscówka, czy zła, na którym metrze, w którym kierunku łowić. Jak ktoś ogląda ten film i łowi na połańcu, akurat na tej miejscówce, to może się wypowiedzieć. Chyba poznaję tą miejscówkę. Tak napiszę w komentarzach, co i jak. Ale ja uważam, że tu są zaczepy. Czy też ktoś to potwierdził. Dlatego widzicie teraz nowy nabytek, wędka Shimano Alivio Federhavy do 110 gram wyrzutów, długość 3,90 z hakiem. I tak się prezentuje. 3,96, 110 Alivio Shimano za nieduże pieniążki, czyli 140 zł w promocji. To akurat taki, jaki mi spasował. To jest wersja niskobudżetowa, ale jednak dobry kij dla, jak to się mówi, początkujących, ale na kanał w połańcu w sam raz. I za te pieniążki, czyli za 140 zł, nówka wędka, 2 lata na gwarancji, jestem zadowolony. Bo poniżej 220 się nie kupi, a tutaj zawsze to i darmowa wysyłka, i 140 zł to za taką wędkę myślę, że jest ok. Dobrze. Co mamy tym razem? Praktycznie z opadu klenik. Klenik nieduży, bo nieduży. Ale blisko wszystko. Drodzy Państwo, bliziutko. Napinkę. Więc przerzucamy, wędkujemy dalej. Ale wszystko blisko i małe. Małe i bliziutko. Tutaj jest jakieś zaczepy, trawy tam są. Więc na 10 metrze trzeba łowić na tej miejscówce. Tak stwierdziłem, ale dopiero widzicie. Człowiek uczy się na błędach. Miejscówki nie znałem pierwszy raz. Więc ciężko było cokolwiek powiedzieć, dlatego mnie to dziwiło, że koledzy mieli brania, a ja nic. Przez
większość dzisiejszego dnia nic nawet nie pykło, zmiany przynęt, tylko na pęczach, co miałem, na dwa ziarka branie zacięłem i przypon poszedł na rybie, bo czułem rybę, a później przez kilka godzin nic, dopiero zacząłem krótko rzucać blisko brzegu i to jeszcze w prawo, trzeba w lewo raczej, wdłuż rzeki w lewo rzucać. Zobaczcie, tak, bo na wprost nie ma sensu, nie ma brań, czyli na tej wędce po prawej stronie, więc trzeba rzucać bliziutko, no trochę za daleko nawet, i w lewą stronę, wtedy są brania. Tutaj, tu nie ma brani i tam za połową są zaczepy. Ano, widzicie, tak mówię, pierwszy raz na tej miejscówce jestem, w tym miejscu na kanale, gdzie teraz łowię, ale na przyszłość już będę pamiętał, że przy dużej wodzie będzie można rzucać ciutkę dalej, ale jak są zaczepy, to i tak to będzie przeszkadzało, to lepiej na tej miejscówce rzucać trochę w lewo i blisko, 10-15 metr góra. Tak i tom po lewej stronie też króciutko i w lewo. Zobaczcie, i wszystko w tym temacie. Najwięcej brań mam właśnie tutaj. Ok. Muszę pod spodem wziąć i zobaczymy, co tym razem. Chyba największa na razie rybka. Zobaczymy, co brzanka. Brzanka. Zobaczcie, pomału wypuszczę cię, nie piszcz. Płyń i przerzucamy dalej. Tak mówię, wyczaiłem, gdzie one stoją, blisko na tej miejscówce i dlatego dopiero późno zacząłem łowić ryby. No, na jednej i drugiej. Tak mówię. Ryby nie za wielkie, ale w końcu są. Przerzucamy, wędkujemy. Jeszcze jest widno. Zobaczcie, jedną ściągnąłem, na drugiej już branie. Ale ryby nieduże. Nieduże. Duże rybki, no ale biorą, to jest najważniejsze. I blisko. Od rana, jakbym tak blisko łowił, to by efekty były lepsze. Bo tutaj jest woda czysta i ryby przy brzegu chodzą w tym dołku. Ok. Robercik mnie woła. Coś się chyba dzieje.
No już! Co, Robercik? Ładna? Jest to chyba ten upragniony leś. 50? No chyba. Chyba tak. No zobacz. Widziałem go już troszeczkę. No już go zaraz weźmiemy. No tak, wiesz, tutaj ludzie się zjeżdżają, może pod wieczór biorą, wiesz? No, szkoda by było go wypuścić. Stracić, no chociaż, no wypuścić, no widzicie? No, to wiecie co z nim będzie, od razu pójdzie na patelnię. Słoiki. Słoiki. No jest 50. Coś koło. Ale już ładny. No już ręki nie mam. Dobra, dobra. Jest. Mamy. No, kurde. Robson, uważaj. Już. Trawa, trawa, trawa. Z tyłu weź. Dobra. Poczekaj, trzymaj. Bo ja tak złam. Już. No i gratulacje. Kurde. Jest 50. Według? Braknie. Może? Braknie, drodzy Państwo. No. Braknie. 48. No. 7, 8. No ale już. Zobaczcie, ładny. I od takich się zaczyna ta nasza impreza. Się dopiero zacznie. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale chciałeś lecha. I mam. I masz leszcza. Okej. No, dzięki. Dobrze. No, u mnie widzicie. U mnie drzazgi. No ale lepsze to niż to co było na początku. Mały. Co mamy? Mały jazik. Jaś mały. Okej. Przerzucamy zestaw. Kolejny okoń. Zobaczcie, drugi. Od razu taki wyblakły. Gdzie on to ma? Baja. No i przerzucamy. Szkoda, że tak późno. Jarnęłem się gdzie łowić. No ale trudno. Dużo czasu przez to straciłem. No ale wypróbowałem też inne przynęty, które nie dawały efektu, bo też nimi łowiłem dalej. Ale tak to jest. Jak się miejscówki nie zna. Tu było wolne, tu my usiedli. No ale chociaż wiem na następny raz, gdzie rzucać, że bliziutko i w bok, bliziutko, nawet trochę bliżej mogłem, no i w bok, nie przed siebie i do połowy albo dalej. Okej. Czekamy na kolejne brania, no i zobaczymy, może jakiś bonusik się trafi, oby, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. A co? Widzicie to sami. Robercik ma drugiego leszcza. Leszczyk! Podbierzemy. Zawsze to jakaś ryba. Akcja dla widzów. W ten jesienny dzionek, którzy siedzą w domu. Zobaczycie hol rybki. No i leszczyk trochę mniejszy od tamtego, ale weszły. Weszły. To już trzeci. Trzeci? No i ładnego jazia podobnie złowiłeś. Tak. Takiego ze cztery dychy, później mi pokażesz, ok? Że na samym końcu. Tak. Podobnież słyszałem, że ładnego jazia złowiłeś. Coś się tam udało złapać? Nie, ten to maluszek. Maluszek, ale wiesz.
pójdzie do zdjęcia grupowego. Do zdjęcia grupowego. No. A ten jaziak jest, mówisz, gdzieś? Jest też ładny. Tak. Też ładny. Później zobaczymy. Na sam koniec. Na sam koniec. To, drodzy widzowie, widzicie, ryba weszła. Komu weszła, to weszła. Kto umie łowić, to umie łowić. A kto się przygląda i się uczy, to się uczy. No. I co? Daj. Właśnie, daj sobie. Nie wiem, co to jest. Jest coś. Dokręcę. Jest coś, jest, jest. Jest. O, i spadła. No, no i dobrze. I dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. Więc drodzy Państwo, zostańcie z nami, z scyzorykami i ma być w pytę. I wy też jesteście w pytkę. Okej, a o mnie? Było albo nie było, ale wędki stoją. Pomału zwijam niepotrzebne rzeczy. Drodzy Państwo, dodałem konopie i pomału zwijam miskę, myję, tak aby później jak najmniej mieć. Samochód i tak bliziutko stoi, widzicie, to nie ma problemu. I wędkujemy. I ja czekam na coś fajnego. Zobaczcie. Jaka ładna certa. Okej. Rybka wraca. Przerzucamy zestaw. Komary zaczynają gryźć. Trzeba się psiknąć. Spadła. Okej. Więc dołożymy tylko robaka, bo praktycznie z opadu było branie. W koszyku towar jest i się psikniemy, bo mówię, komary zaczynają szamać. Tu jest. Widzicie. Za późno się jarnęłem, gdzie łowić, że krótko, góra 15 metr, góra. I zabawa by była od samego rana, a tak to jest tak jak jest. Ok, wędkujemy. Dobrze, że miałem. Bo na nic się nie spodziewałem, że o tej porze jesienią komary jeszcze będą chlały. Przerzucamy zestaw. Ładna ryba była, spadła, chciałem ją podnieść, spadła, ale ładna była, ładna, to był chyba jaś, ale trudno, od czego mamy podbierak, ale widzicie, za duża była trochę na podbierak i przy podnoszeniu spadła. Zakładam pinkę i łowimy dalej. No, największa ryba teraz, co była z tych, co złowiłem, ale to chyba jazia była. Ok, dosypałem trochę zanęty.
suchej, tak aby dużo nie rozrabiać. Nabijamy sprzęta i zarzucamy zestaw blisko. Okej. Bliziutko, nawet za daleko. Ale jak już będzie, okej. Wędkujemy. I zobaczcie, widzicie, na stojąco zacinam, ale ryby różne. Teraz i uklejka z opadu. Tu widzicie, co się dzieje, jak się dzieje. Jak to, drodzy Państwo, jest. Dobra wiadomość dla polskich tenisistów, tak? Polka wygrała. Co? No. I to bardzo cieszy. Co to mamy? Jelczyk chyba. Jelec. I przerzucamy zestaw. Widzicie. Pierwszy raz w historii Polka zdobyła Wielki Szlem, tak? Pierwszy raz w historii. Pierwszy? No. To widzicie, drodzy Państwo, tak to jest. A my jeszcze wędkujemy, jak mówię, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić. Więc zarzucam niedaleko. Już wiem, gdzie one stoją. Niedaleko, bo daleko są zaczepy i nic nie pyka. Bliziutko. Jeszcze to spłynie troszkę w bok, ale bliziutko. Okej. Wędkujemy dalej i jest w pytę. Bierak zwinąłem, bo w razie co się od kolegi weźmie, pomału trzeba będzie zbierać się, ale jeszcze wędkujemy. Ale podbieram już rolki, pozabieram. Zawsze to będzie trochę, drodzy Państwo, mniej później do składania. Wędkujemy. Co my tu mamy teraz? Brzana. Pomału i tak cię wypuszczę. Nie rzucaj się. Czekamy na jakiś bonusik. Na jakiś bonus. Ale czy się doczekamy? Zobaczycie to. Za chwilę, czyli oglądajcie do końca mój film i zobaczymy, co jeszcze się trafi z tej wody. Bliziutko. Tak, ktoś tu przyjedzie, drodzy Państwo, to przy niskiej wodzie bliziutko. Tam max. Okay.
i wędkujemy dalej. O, teraz na te wyprostowało. Akurat przerzucimy, nabijemy. Dołożymy robaczka. Sztukę. I nabijemy podajnik. I też bliziutko. Niech stoją. Zanęta pomału się kończy. Okej. Większego wędkę by mi wygięło konkretnie. Zobaczymy co. A ja składam pomału. No zobaczymy co tym razem. To tylko żeby zobaczyć co i jak się spina rybka. To tylko zobaczymy co. Mrzana. Muszę tak ją podnieść. Jednej jeszcze nie zarzuciłem, a już druga. Co tym razem mamy? O! Chyba mój bonusik. To, drodzy Państwo, nie jest brzana, to może być leszcz. I jest leszcz. Rafał! Daj podbierak! Mam leszcza i ja! Tylko uważaj na tą wędkę. Chodź tutaj, z tej strony wejdź, tu. Uważaj na wędkę, no. I stani. Nie, bo wiesz, największa dzisiaj moja ryba. Ja, dziękuję. O, jakie ładne. O, piękności. Dostaniesz? Uważaj na wędkę. No daj, daj go do góry. Uważaj na wędkę. I zrobimy sobie fotkę z rybką. Drodzy Państwo, do góry. Uważaj na wędkę. Zrobimy sobie zdjęcie. Mam i ja. Mam i ja. Drodzy Państwo, mam i ja. Mam i ja. Może nie największa, ale. Ale leszcz. Leszcz. Odepnij go i zmierzę go z ciekawości. Czterdzieści osiem. Trzymaj. Nie. 45. 46. No. Sylwuś, no. Dobra, no. No, Rafał. Ale wiesz, dla każdej kobiety centymetr jest duży, tak? A 40. Tu, a tu jest, wiesz, jak jest, nie? 46. Na jednej i na drugiej. Zobaczymy, która pierwsza. To. To. Jeszcze raz. Czekamy.
No ale za długo też nie trzeba czekać, nie można czekać, bo wyssane będą robaki i takie skóry będą wisiały. Później już brania nie będzie to. Ale poczekamy jeszcze chwilkę i niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Tą zobaczymy, czy nic się tam nie zawiesiło. Ale nic. O, teraz na drugiej. Mówiłem, na obydwu było. Długo my czekali, robaków nie ma. Ostatnie dwa rzuty. Już zanęty nie rozrabiał nowej. Akurat na dwa koszyki. Założymy ze 4 sztuki. 4 pinki. I to będą ostatnie dwa rzuty i się zwijamy, póki jeszcze widno, tak żeby po ciemku się nie zwijać. Zwijamy się, drodzy Państwo, zwijamy się pomału, tak jak mówię, kończymy tą dzisiejszą imprezę. Zaraz zrobimy jeszcze zakończenie, podsumujemy co i jak. I tak to leciało. Jedną już ściągnąłem, tutaj chyba coś się zawiesiło, zobaczymy, ale jeszcze przerzucę. Zobaczymy, czy coś jest, bo mi coś szarpie cały czas. Jakieś coś małego musi być na bank. No i się nie myliłem. Zobaczcie, krąpik, więc jeszcze mam na jeden rzut, więc zanim koledzy przyjdą, ostatni rzut i na ostatnią rybkę dzisiejszego wypadu. I bliziutko. Bliziutko. Postawimy z tej strony. Ok. Zbieramy zestawy. Chowamy sprzęty. I pomału będziemy się zawijać. Krzesełko, telefon tylko wyjmę. I tak to leciało. Jak pokazałem to na filmie. Czekam na ostatnią rybkę, na zakończenie dzisiejszego wypadu. Dobra, i koniec. Ostatnia rybka dzisiejszego wypadu. Zobaczcie, jak tam uderzyło coś. Czyli mały krąpik na zakończenie. I kończymy. Jedziemy, składamy i zawijamy się. Ok. No i kończymy. Dla widzów pokażemy, co Robercik trafił. Czyli, drodzy Państwo, jest. No, cały dzień my siedzieliśmy. Słabo. Drobna ryba brała. Widzę, bo błoto jest rozdeptane. Drobna ryba brała. W ogóle nie brało nic. Ja to przez pół dnia widziałeś, co było. No i tak to się prezentuje.
zobaczycie leszcze, ładnego jazia. Zobaczcie, to jest Roberta. O. I jazie pokaż. No to go jazie, bo jest naprawdę. Poczekajcie, przetrę kamerę. Zobaczcie, jaki ładny jaś. To nie jest płot. To nie jest płoć, tylko ładna jazia. Widzicie? No i leszcze, okonik. I tak to się prezentuje Roberta Rybki. Dzisiaj nas no wygrał po prostu, był z nas najlepszy. I tak, drodzy Państwo, to wygląda. A my pomału kończymy i widzimy się przy samochodzie. A więc, drodzy Państwo, w trójkę kończymy to i powiedz coś od siebie. Słuchajcie, było przyzwoicie, ale liczyliśmy na więcej. Także jeżeli chcielibyśmy dzisiaj połapać leszczy jakikolwiek, to niestety wystarczyło półtorej godziny przed wieczorem, przed tym naszym odjazdem. Przyjechać i wtedy te leszcze by się połapało. Niestety cały dzień brzanka, no i jeden bardzo ładny jaś. Także jaś. Ogólnie no. Połapane, ale nie do końca. Nie do końca. Tak, mamy jakiś niesmak. Niesmak, ale... Bardziej, że były zawody i wygrały... Pierwsza osoba, która miała zawody, czyli tubylce, jak to mówi się, miejscowi. Co na kanale zjedli zęby, mieli dzisiaj zawody, 30 ich startowały. Tak na początku powiedziałem, musieliśmy się przesunąć, opuścić miejsce na czas zawodów i pierwsze miejsce 3 kilo. 3 kilo to jest tragedia. 3 kilo miejscowi ludzie, którzy całe życie łowią na tym kanale i wiedzą co i jak na to. Dla przykładu dodam, że w zeszłym tygodniu było z koła Kielc były zawody, pierwsze miejsce było 15 z czymś. To do porównania. Dzień dniowi nierówny, tydzień tygodniowi i codziennie po prostu tak dzisiaj nie brało, jutro może w ogóle nie brać, albo piękne ryby. Albo będą piękne, piękne ryby. Tak. I jeszcze raz mówię, pierwsze miejsce dzisiaj na zawodach, jak my się dowiedzieli, na 30 chłopa, 3 kilo. Tak, 3 kilo. Tak. Czyli gdybyśmy startowali na zawodach, wodach, to dzisiaj bylibyśmy w czołówce. A ja, drodzy Państwo, bym był po pierwszej, po drugiej i po całej turze zerowy. Bo dopiero mi zaczęły brać. Jak? Mnie ręka bolała. Późno niż wcale. Tak, ja tak się rozkręcam. Nie jak się zaczyna, tylko się kończy. Jak się kończy, tak. Właśnie. I drodzy Państwo, tym akcentem kończymy. Teraz pozdrowienia dla kogoś. No, dla kolegów z koła PZW Morawica. A ja do dzieci pozdrawiam. No, dzieci pozdrawiam. Przy okazji ja też się przyłączam do pozdrowień. Pozdrawiam Szymona i Kubę. Twoje dzieci. Niech zda. I dla Kuby taka wiadomość. Zdaj, kolego, za pierwszym razem ten test na prawo jazdy. Bo wszystkim Wszystkim będzie lżej, bo kolejna próba kosztuje. Dokładnie. A nie ma jak za pierwszym razem zdać. Tobie będzie łatwiej. My pijączki na co innego przeznaczymy. Oczywiście. I będzie w pytkę. A więc... Kolego, kolego Kubo, udano. Powodzenia na egzaminach. Ja byś bez kolizji jeździł bezpiecznie i fajnie. A więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Zostańcie na następne filmy, oglądajcie, subskrybujcie, a to z lasu, a to z grzybów. No i na razie jedziemy na Kielce. Jest panowie jak? Pytę. Jedziemy, narka. Cześć.